Dla przypomnienia, dzisiaj spotykamy się w ramach akcji Zdrowie w Koniusza. Dzisiaj mamy 120 uczestników zawodów sportowych, którymi dzisiaj są, jest piłka nożna. Chłopcy z gimnazjum i ze szkół średnich spotkali się na hali w Koniuszy, by rozegrać turniej w ramach akcji Zdrowia, której organizatorem jest powiat proszowicki w ramach projektu Promocja Zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych, diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworu płuc i oskrzeli w powiecie proszowickim. Program jest realizowany w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Dzisiaj walczymy w piłkę nożną. Pięknie chłopcy się spisują. Grają drużyny pięcioosobowe. Frekwencja dopisała. Warunki wspaniałe. Chłopcy grają. Jesteśmy już w połowie turnieju. Jeszcze jakąś godzinkę i zostaniemy wyłonieni najlepsze drużyny.